Cześć. Troszeczkę na trampolinie dzisiaj jeszcze poskoczę, już dość dużo dzisiaj ćwiczyłem. Nogi mam bardzo zmęczone. Trampolina bardzo dobija, także nie będę chciał przeginać. Spróbuję tak około 5 minut poćwiczyć. To, że ja mówię poskaczę na trampolinie, to jest taki żart, no bo nie potrafię skakać. Tylko uginać się i ćwiczyć jakieś tam ruchy. Typu łapanie równowagi, małe kroczki, o, tak, podnoszenie kolan. Bardzo tutaj sprężysta jest ta powierzchnia, co powoduje, że wyjątkowo muszę się pilnować, żeby się nie wywrócić. O. Nie jest to tak jak na stabilnym podłożu, tutaj stopy muszą we wszystkich kierunkach pracować. Oczywiście nie jest to duże wychylenie, ale niemniej jest. W rogu stoi ta trampolina, że gdybym stracił równowagę, to żeby nie było to bardzo poważne wywrócenie się, tylko ściana trochę nie przytrzyma. No, ale poręcz się przydaje. Bardzo mocne dla mnie takie ćwiczenie. Niby tylko huśtanie się, ale tutaj wyjątkowo mocno stymuluje to moje mięśnie nóg, tułowia. Miałem troszeczkę dłużej odpocząć, ale chcę zdążyć, zanim dziewczyny z muzyki wrócą i będzie harmider, hałas, a teraz mogę sam poćwiczyć. Jedno kolanko, drugie kolanko. Jak byłem w szpitalu w Ochojcu, to jeszcze ćwiczyłem też jakieś rzucanie piłki, ale byłem asekurowany przez dwie osoby z przodu i z tyłu. No i mi rzucano piłkę. O, właśnie straciłem uwagę. Musiałem złapać albo odrzucić. Tu mogę tylko symulować te ruchy. Pyk, złapana. Odrzucona. Ciekawe, jakbym teraz sprawdziło. Tylko ta piłka nie była taka leciutka, to była taka gąbka gruba. Tam trochę ważyła ta piłka. No i musiałem się natrudzić, żeby ją złapać. Tak. I odrzucić. Odrzucanie było gorsze. Z dołu albo na wprost. No to jeszcze poskaczemy. Jak za dziecka. Dziecięce wspomnienia. Nie, ja się wychowywałem w PRL-u. Teraz 50 lat mam. Takich fajnych rzeczy nie miały dzieci kiedyś. Teraz to jest dużo tańsze i bardziej dostępne. No to akurat ja sobie nie kupiłem, tylko z 1% zostało sfinansowane. Ale generalnie rodzice mogą kupić takie rzeczy dzieciom. I nogi pracują. Dobra, teraz coś innego. O, taki chód niby. Nie stoję twarzą do kamery, no bo poręcz by blokowała wejście. Dlatego sorry, że tak bokiem do was. Napięte mięśnie są teraz. No, pracują. O, właśnie bym stracił równowagę.
A, już 4 minuty. Nie mogę przeginać, bo ostatnio jak 15 minut ćwiczyłem na tym, to na drugi dzień nie mogłem się ruszyć. A jutro mam rehabilitację z Rafałem i chcę być w miarę sprawny do życia, żeby coś skorzystać na tej rehabilitacji, żeby się nie obijać. Ostatnio w ogóle trochę forma mi spadła, bo mało siłowo też ćwiczę, nie chcę obciążać kręgosłupa, bo niedawno miałem kłopoty z kręgosłupem. To tylko trampolina, a dziewczyny na fitness różne rzeczy robią, skaczą, spalają kalorie. A ja nie potrafię niestety. Już chyba za chwilę wystarczy. Już czuję. No szczerze, już dzisiaj dość sporo na nogi ćwiczyłem. Chyba wystarczy. Dogorywam. O, 7 minut. Ale czuję w nogach to teraz i czy ja dam radę zejść? Mocno. Mocno. Okej, okay. Na razie, do następnego razu. Jeszcze dzisiaj będę ćwiczył, ale nogi to już tylko rozciągania.